Jak wiesz, ostatnio spędziłem tutaj 3 doby bez pika. Nie ma co szukać wymówek, dlatego jestem tutaj ponownie. Jest kolejny weekend, spędzę tutaj 2 doby, które skończą się inaczej niż ostatnio. Wierzę w to, będę na to pracował. Miejscówki zostawiam te same, jednak delikatnie zmienię taktykę. I myślę, że przyniesie mi to sukces. Będzie dobrze i złapię stąd pięknego karpia. Przyda nam dużo roboty, rozbijanie namiotu, wędek, cała reszta, znasz to. Także biorę się do roboty i widzimy się. Trzymaj to się. Widać biwak już rozbity, namiocik, łóżko, wędeczki też stoją, czekają na uzbrojenie w zestawy i na wywózkę. Popływałem sobie z godzinkę pontonem, korzystając z tego, że jest dosyć mocne słońce, nie ma dużej fali, więc gdzieniegdzie gdzieś tam zaobserwowałem sobie dno, bo mam tutaj niecałe 2 metry głębokości. Jest już sporo zielska na tym dnie i to nie jest takie fajne zielsko jak na przykład moczarka czy coś, tylko taka gąbka, nieprzyjemnie się w tym łowi, a jeszcze mniej przyjemnie obiera się po prostu te zżyłki. Więc po prostu będę łowił w ten sposób, że delikatny placyk z konopi i z kukurydzy sobie rozsypię tak delikatnie dywanową, niedużo, myślę, że gdzieś z kilo, półtora i na tym postawię sobie małego popka na Roni Rigu, tak żeby uniknąć jakby tego, że gdzieś tam położę haczyk, zestaw z haczykiem w tej gąbce. Ostatnio jak tydzień temu łowiłem, to miałem ustawionego markera, miałem zasypany spory plac z Mateuszem, nasypaliśmy ziaren, kukurydza, orzech i po prostu jedną wędkę mieliśmy w tym nęcisku, drugie kilka metrów po bokach i licząc na to, że gdzieś po prostu skupimy uwagę ryb, które gdzieś będą w tej części zbiornika tym dużym obszarem z tych ziaren i liczyliśmy po prostu, że te skrajne wędki dwie dadzą nam jakieś brania właśnie tych ryb, które gdzieś tam będą się tym interesować. Co do zmian z zeszłego tygodnia, teraz po prostu będę sypał mało, tak jak mówię, malutki placyk, tam może z kilo, półtora konopi, kukurydzy wysypię. A tą lewą skrajną wędkę wywiozę sobie tam na taką płciznę. Tam. Tutaj z mojej części tej płcizny jest bardzo płytko, gdzieś 50 cm, ale ona idzie sobie takim łukiem i tam z tyłu zbiornika wchodzi taką zatoką i tam jest metr wody gdzieś w tej zatoczce. I pływałem tam, trochę podryfowałem, żeby nie robić zamieszania wiosłami i dopatrzyłem tam się karpia. To ogólnie już po prostu twarz mi się uśmiechnęła dosyć mocno. Co do wielkości tego karpia, no to on był w wodzie, to nie będę tam jakoś też tutaj przybliżał tej wagi, ale na pewno by mnie ucieszył. Dlatego ten skrajny lewy zestaw wywiozę sobie na tą płciznę i zostawię przynajmniej do wieczora. Jest fajne, mocne słońce, ta woda tam gdzieś się nagrzewa, więc może tam jest ich więcej, nie tylko jeden. Może uda mi się po prostu zrobić tam jakiś do wieczora szybki strzał, a na wieczór może cofnę tą wędkę, może zostawię niebo, zobaczę, co tam się będzie działo. Thank you.
Ale się cieszę, ja pierdolę. No cieszę się, że mogą brać. Yes, Misiu. Yes. Dzięki. Trzy doby bez pika. Przyjechałem na rewanż. Jezu, udało się. Brana. Rano branie. Niespodziewane. Ryba z dużego, retencyjnego zbiornika. O takiej marzyłem. I taką mam. Jestem mega szczęśliwy. Puszczam go zaraz. Jest po prostu mega bajka. Thank you.
naprawdę bez pozorom nie ma lekko tutaj i trzeba się naprawdę napracować, żeby coś dłubnąć. Udało się, z tego jestem szczęśliwy, ale liczę, że jeszcze w nocy albo nad ranem będzie jeden strzał, może będzie jeszcze coś większego. Tutaj za mną słoneczko zachodzi, zaraz je będę obserwował z nad wody, z pontonu, będę miał kapitalny widok i będę wywoził po prostu wędkę na świeżo. Także klimat jest naprawdę przedni. Do zobaczenia przy rybie, do zobaczenia rano. Darka. Końca, jedno branie, jedno piękna ryba. Jestem w pełni szczęśliwy, że udało mi się złowić tego karpia. Mam kilka przemyśleń co do taktyki i tak dalej, sposobu łowienia. Myślę, że następnym razem, jak już tu przyjadę, to znowu będę o krok mądrzejszy, o krok bliżej jeszcze większej ryby, może większej ilości brań. A teraz już jadę do domu i do zobaczenia niebawem. Trzymaj się, hej!